Dzień dobry, nazywam się Ewa Ryks, jestem songwriterką i dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o mojej nowej piosence. Piosenka nazywa się Diving Deep into the Ocean. Jest napisana po angielsku, ale ja będę Państwu ją opowiadała o niej po polsku. Mianowicie historia jest prosta. Młodzi ludzie na plaży bawią się, kąpią, pływają, nurkują, no bo diving deep, to znaczy nurkować głęboko w oceanie. Ten ocean ma jak gdyby dwa znaczenia. Jedno prawdziwe, czyli ocean, a drugie jest to jak gdyby ocean szczęścia, młodości. Piosenka w stylu pop lub dance. Bardzo szybka, nie bardzo szybka, ale szybkość 140 bitów na minutę, a więc dosyć wartka do tańczenia. Składa się z normalnych w naszych czasach części dla piosenek popowych, a więc wstęp krótki, dwie zwrotki, niezbyt długie, lift lub też pre-chorus, jak ktoś chce nazwać ten łącznik pomiędzy zwrotkami a refrenem. Następnie mamy refren. Po refrenie jest taki krótki przerywnik instrumentalny. No i znowuż mamy dwie zwrotki, znowuż mamy lift, znowuż mamy refren. Tym razem po refrenie będzie bridge, nowa forma muzyczna, nowa melodia. No i refren, który będzie podsumowaniem piosenki. Zagram Państwu w te wszystkie części. A więc zaczynamy od wstępu. Przechodzimy do zwrotek. Zwrotki mają dokładnie te same akordy, tylko jeden akord na dwa takty. A więc mamy. Zwrotka taka sama. Przechodzimy do liftu. Od razu refren. Refren się kończy. Mamy krótki przerywnik instrumentalny. I dochodzimy do dwóch kolejnych zwrotek. Druga zwrotka, to znaczy czwarta tym razem. Refren.
refrenie mamy bridge, a więc jakoś do niego przejdziemy. Ostatni refren. Refren się kończy i piosenka się kończy. Oczywiście nie zagrałam jej Państwu w całości, bo nie jest to potrzebne, to są części, które się powtarzają, ale mam nadzieję, że macie Państwo obraz tej piosenki. Cóż się tutaj dzieje z refrenem? Na końcu refren ma taką powtórkę jednej ze swoich części. Jeszcze raz go zagram. Zaczyna się w ten sposób refren. Że przepraszam, nie tak. I tutaj jest to diving. Diving. Ja go powtarzam na zakończenie trzykrotnie. Diving. Tak więc ten refren jest dłuższy, jest bogatszy w pomysły muzyczne, ale też będzie na pewno bogatszy w instrumentację, ponieważ instrumentacja powinna w piosence się rozwijać, powinna być coraz większa ilość instrumentów, brzmień, po to, żeby piosenka była ciekawa. No i jeszcze raz mówię, piosenka jest o młodzieży, oni się bawią, a więc tańczą. Pierwsze zdanie zwrotki to jest dancing on the beach. Chodzą, grają, pływają, zakopują się w piasku, jedzą lody, wszystko robią, a później sobie mówią, obiecujemy, że będziemy się kontaktować, że czas nas nie rozdzieli. Obiecujemy, nie nas nie rozdzieli czas. Zapraszam Państwa na następne spotkanie w kolejny czwartek. I do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.